Tekst manny na 27 czerwca. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg, który także nas zapieczętował. Drugi Koryntów rozdział 1 wersety 21 i 22 Komentarz parauzyjny. Pieczęcią, znakiem prawdziwego ucznia jest posiadanie Ducha Chrystusowego. Duch ten objawia się w trzech formach: po pierwsze, przez najwyższą miłość do Boga i radosną lojalność w jego sprawie, nawet za cenę cierpienia; po drugie, przez miłość do braci, niesamolubną, szlachetną, czystą, pragnienia ich dobra, zawsze gotowe im je świadczyć; po trzecie, przez miłość współczującą światu. Pobudzającą do dobrych uczynków, w miarę nadarzających się sposobności, oraz do pragnienia i wysiłku, by zawsze żyć w pokoju ze wszystkimi ludźmi. Reprint numer 2032 Komentarz Epifaniczny: Bóg nieustannie dopasowuje swój lud do siebie nawzajem jako uczniów Jezusa. Przez namaszczenie stale rozwijał także członków ciała Chrystusowego, wzmacniając ich w stanowiskach w tym ciele. Podobnie wypracowywał w nich pieczęć ducha, doprowadzając ich serce do harmonijnej jedności i współpracy z nim we wszystkich jego zamierzeniach. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Rzymiany rozdział szesnasty, werset dwudziesty piąty, a temu, który Was może utwierdzić według Ewangelii mojej i opowiadania Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od czasów wiecznych zamilczanej. Kolosensów rozdział drugi, werset siódmy. Będąc wkorzenieni i wybudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jakoście się nauczyni, Obfitując w niej z dziękowaniem. 1 Piotra rozdział 5 werset 10 A Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten niech was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Dzieje Apostolskie rozdział 10 werset 38. Jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem Świętym i mocą, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkie opanowane od diabła, albowiem Bóg był z Nim. Ewangelia Mateusza rozdział trzeci, wersety 16 i 17, a Jezus ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody, a oto się mu otworzyły niebiosa i widział Ducha Bożego. Wstępującego jako gołębice i przychodzącego na niego, a oto głos z niebios mówiący, ten jest On Syn Mój Miły, w którym mi się upodobało. Pierwszy Jana rozdział drugi, wersety 20 i 27. Ale wy macie pomazanie od Onego Świętego i wiecie wszystko. Ale to pomazanie, któreście wy wzięli od Niego, zostaje w was. A nie potrzebujecie, aby was kto uczył, ale jako to pomazanie uczy was o wszystkim, a jest prawdziwe i nie jest kłamstwem, a jako was nauczyło, tak w niem zostaniecie. Pierwszy Korentów rozdział dwunasty, wersety dwunasty i trzynasty, albowiem jako ciało jedno jest, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała jednego, choć ich wiele jest. Są jednym ciałem, tak i Chrystus. Albowiem przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni. Bądź Żydowie, bądź Grekowie, bądź niewolnicy, bądź wolni, a wszyscy napojeni jesteśmy w jednego ducha. Galatów rozdział drugi werset 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyje już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz w ciele żyje, w wierze Syna Bożego żyje, który mi umiłował i wydał samego siebie za mnie. Rozdział trzeci wersety szesnasty i dwudziesty dziewiąty Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego, nie mówi, i nasieniu jego, jako o wielu, ale jako o jednym, i nasieniu Twemu, który jest Chrystus. A jeźliście Wy Chrystusowi, tedyście nasieniem Abrahamowem, a według obietnicy dziedzicami. Efezów rozdział czwarty, werset trzynasty. A iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego. Drugi Koryntów rozdział piąty, werset piąty. A ten, który nas ku temuż właśnie przygotował, jest ci Bóg, który nam też dał zadatek ducha. Efezów rozdział pierwszy wersety trzynasty i czternasty, w którym i wy nadzieję macie, usłyszawszy słowo prawdy, to jest Ewangelie zbawienia waszego, przez którą też uwierzywszy, jesteście zapieczętowani duchem onym świętym obiecanym który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności ku chwale sławy jego. Rozdział 4, werset 30. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Rzymian rozdział 8, wersety 9 i od 14 do 16. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu. Gdyż Duch Boży mieszka w was, a jeśli kto ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Bo którzykolwiek duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli znowu ku bojaźni, aleście wzięli ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wołamy, Abba, to jest Ojcze. Tenże duch poświadcza duchowi naszemu. Iż jesteśmy dziećmi Bożymi. Rozdział 5 Werset 5. A nadzieja nie pohańbia, przeto iż miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego, który nam jest dany. Drugi Tymoteusza Rozdział drugi, Werset 19. A wszakże mocny stoi grunt Boży, mając tę pieczęć. Zna Pan, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuje imię Chrystusowe. Pieśni 201, 4, 74, 114, 105, 198, 249. Wiersze Brzasku, 280. Życie moje tkaniem jedynie. Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 5498. Pytania. Czy w tym tygodniu doznałem doznałam boskiego dzieła utrwalania, pomazywania i pieczętowania? Jak? W jakich okolicznościach? Czego ono dokonało? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.